Zdrowia dla wszystkich normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, Panika 19 zawiesiła konstytucję na kiju. Dlaczego zawiesiła konstytucję na kiju? Wariaci, można powiedzieć, w polityce, szczególnie gubernatorzy, zamykali wszystko, co mogli. Teraz ostatnio Trump się zdenerwował, no bo Trump ma, może Polacy nie rozumieją tego, co się w Ameryce dzieje, no ale w Ameryce są jednak te Stany. Te Stany są tak bardzo niezależne od Waszyngtonu, że nie ma ogólnej, no jest ogólna władza w stolicy, no ale to ona bardziej jest skoncentrowana, jest na granicach, na Wojsku Narodowym, na autostradach międzystanowych i tak dalej, ale wszystko się odbywa na poziomie Stanów. Stany to są po prostu takie małe kraje w Europie i tam są gubernatorzy, którzy zarządzają tymi Stanami. Oczywiście, że wszystkie Stany mają te same pieniądze, konstytucję i tak dalej. No i właśnie teraz jest ta najważniejsza konstytucja. Oryginalnie konstytucja amerykańska, no to były te 13 kolonii angielskich. To są te lata 1776 rok, 4 lipca, który się teraz niedługo zbiera. No to jest to historycznie uznane za święto niepodległości, wtedy, kiedy Amerykanie się zdenerwowali, bo nie chcieli płacić podatków i nie mieli w londyńskim parlamencie swoich reprezentantów. No i ta konstytucja jest taka dosyć, no, jedna z najstarszych, tak? Najstarsza na świecie i jest dosyć konkretna, ale się okazuje, że tą konstytucję byli w stanie zamknąć. Pozamykali sklepy z bronią, pozamykali kościoły, a to są dwie podstawowe rzeczy, które w Ameryce były ważne już 300 lat temu. Broń była ważna dlatego, że Amerykanie się bali króla amerykańskiego, bo jeżeli by przyszedł król amerykański, tak jak był król w Anglii, no i lud nie miał broni, no bo w tym czasie właśnie konfiskowano broń w Anglii, no to w Ameryce powiedzieli, my musimy mieć broń. No i to tak zostało. No i później też jest rozdzielenie kościoła i rządu, ale jest wolność wiary, wolność wyznania i tak dalej. Dlaczego? No bo obowiązującą religią w Ameryce była religia anglikańska. Jak większość ludzi rozumie, co tam się działo, religia anglikańska, czyli ten anglikanizm, no to król angielski zrobił się swoim własnym papieżem i założył kościół, czy tam, no można, przemienił wszystkie kościoły katolickie na kościoły anglikańskie. Wszyscy biskupi katolicy zostali zamienieni na protestantów, tak? I to była ta wielka walka. To tylko wszystko dlatego, że facet chciał mieć syna, no i próbował z pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, chyba szóstą kobietą. Nie bardzo mu wychodziło, a co mu nie wyszło, to zaraz im głowy obcinał. No i właśnie w tym czasie w Ameryce nie chcieli tego, żeby król, czy rząd, czy prezydent, czy nakazywał jakąkolwiek sprawę religijną. Dlatego są te dwie bardzo ważne rzeczy, które dużo ludzi nie rozumie. No i teraz zaczęli otwierać sklepy z alkoholem, zaczęli otwierać różne miejsca do tatuaży, do sprzedaży marihuany, ale jednak nie do kościoła. No i Trump się zdenerwował, mówi, jak to jest możliwe, żeby tego rodzaju rzeczy były otwarte, ale miejsce modlitwy było zamknięte. No to część gubernatorów to powiedziała mu, żeby się zamknął, że nie ma prawa, że nie wie, o czym mówi. No i to właśnie tacy kretyni pozamykali w jednym stanie, no to zabronili śpiewać w kościele. No to
No to była makabra. W Szwecji dla odmiany. No Szwecja wiadomo, że rozpada się powoli jako państwo. Tam nie rodzą się dzieci już od lat 1960-tych, 70-tych. Tam jest spadek populacji. Jedyne, co starali się zrobić, to było to, żeby ściągać obcokrajowców. No ale obcokrajowców na całe nieszczęście zadomowili się tam z Bliskiego Wschodu, którzy są kompletnie innego wyznania, innego światopoglądu, inne mają spojrzenie, także Szwedzi są wymieniani. Szwedzi są po prostu teraz wymieniani przez inne środowiska. Malmo jest opanowane kompletnie. No większość, jak się pojedzie do Szwecji, no ale to jest taka sama prawda też i w Niemczech. Znam Niemkę, która wyemigrowała do Ameryki no kilkanaście lat po wojnie, no i w zasadzie tam ta rodzina, no to mówi, że to jest inne, że to jest Bliski Wschód, no i tak samo w Szwecji znam kogoś, gdzie ludzie mówią, że po prostu to już nie jest ta Szwecja. No Większość krajów zareagowała na krzyki tych ekspertów, czy obawy, czy panikę, że ta krzywa chorych będzie szła tak strasznie w górę, no i że trzeba to troszeczkę przygładzić, tak żeby ta ilość chorób zamiast być potężną, dziesiątki, setki milionów na raz, no to, że będzie po prostu dziesiątki tysięcy, ale przez 5 czy 6 miesięcy. No ale jak się weźmie 5 czy 6 miesięcy, no to się okazuje, że 5 czy 6 miesięcy, no to trzeba się inaczej zachowywać. No i to inne zachowanie to doprowadziło do tego, że w Ameryce 30 milionów na 120 milionów ludzi pracujących przestało pracować, no i przestało płacić podatki. W Szwecji podeszli dosyć tak luźno, podeszli do tego, jak to się mówi, zostawić w spokoju, no i troszeczkę się poprawić, tak? No to oni wiedzieli, że po prostu trzeba myć te ręce, trzymać dystans i tak dalej, no ale niekompletne zamrożenie, niekompletne wyeliminowanie, zakazanie poruszania się, zakazanie pracy i tak dalej, i tak dalej. No, czym to jest spowodowane? No spowodowane jest to właśnie, że w szwedzkiej konstytucji, która mówi, że każdy musi być zabezpieczony przed działaniem urzędów i instytucji rządowych w wypadku jego prywatnej wolności. Wszyscy obywatele mają gwarantowane wolność poruszania się w samym królestwie, no i tak samo mają gwarantowane możliwość opuszczenia tego królestwa. No i wyjątki są tylko, jak zwykle każdy normalnie rozumie, jest wyjątki dla więźniów, no i są pewne wyjątki dla żołnierzy, którzy są poborowi, no to oni podlegają pod inne przepisy, no i konstytucja ich tam częściowo dotyczy, no bo w tym czasie są czy żołnierzami, czy bandziorami w więzieniu. W Finlandii, w Norwegii też jest mniej więcej wolność, no ale nie aż do takiego stopnia, co w tej Szwecji. Szwecja, cała ta konstytucja, no to przychodzi, no ma swoje źródła dosyć dawno, no bo Gustaw Adolf II w latach tam 1630, no on akurat walczył ze swoim kuzynem Zygmuntem III Wazą, który był w Polsce, no ale to były właśnie te wojny 30-letnie i tak dalej, no i oni właśnie rozdzielili te instytucje państwowe od rządu, od parlamentu, że jest to tam ta niezależność. No i ona jest wymieniana, że żadne instytucje państwowe nie mogą być napierane przez parlament, przez Riksdag, czyli że to jest totalna niezależność. No i w tym wypadku te autorytety publiczne zdecydowały, że
podejdą do tego troszeczkę inaczej. Oni mieli swoich ekspertów, no i ci eksperci, to było najważniejsze, że to nie byli tylko fachowcy od chorób, no ale oni wzięli pod uwagę również fachowców od ekonomii. I to była taka kolaboracja, współpraca ekonomistów i epidemiologów ze szwedzkiego Urzędu Zdrowia. No i oni popatrzyli na cały jaki jest potencjalny efekt, bo ja się obawiam, że w większości krajów, no szczególnie w Ameryce, oni fachowcy, większość ludzi rozumiała, co się stanie. Na ulicy nawet rozumieli, co się dzieje, no ale fachowcy, eksperci nie zdawali sobie sprawy. No i do dnia dzisiejszego sobie nie zdają sprawy. W poniedziałek jest wolny poniedziałek, bo to jest jeden z poniedziałków. Poniedziałki są z reguły wolnymi dniami od pracy. No i ten Memorial Day, Dzień Pamięci, no to on dotyczy, chodzi tam o pierwszą wojnę światową, no i to był taki w zasadzie Dzień Wszystkich Świętych. Ludzie chodzili na cmentarze, odwiedzali tam groby ku pamięci. No i to wszystko się rozdrobniło. To teraz to jest tylko handel, pieniądze i tak dalej. No i zamiast otworzyć właśnie na ten Memorial Day na długi weekend, no to dużo gubernatorów, dużo burmistrzów, dużo prezydentów miasta ostrzega, że tam na plaży to będą dawać po 500, 1000 dolarów, 2000. W jednym nadmorskim miasteczku to powiedzieli, że dzieci powyżej 2 lat też muszą mieć maseczki, a jak nie mają i coś się będzie mniej niż tam 1,5 metra, no to do 500 dolarów i tak dalej, no jest po prostu ta rządza władzy, to jest nieprawdopodobna. No i w Szwecji okazuje się, że nie było tak źle. Ludzie zaczęli reagować. Przede wszystkim najważniejsze to jest to, że to, co się nie mówi, no to w Szwecji wyłapywali, czy patrzyli na tych wszystkich chorych i patrzyli na te kontakty. Te wszystkie kontakty są najważniejsze, żeby pójść po nitce do kłębka, kto zaraża, kto nie zaraża, kto ma, kto nie ma, kto może mieć. W Ameryce kompletnie tego nie było. Teraz ostatnio niektóre stany zaczynają mówić, że to jest bardzo nowatorskie, to jest bardzo nowoczesne i będą dochodzili po nitce do kłębka. No ale debile powinni to robić przez pierwsze 2 czy 3 tygodnie, bo to wystarczyło 2 czy 3 tygodnie zatrzymać i wszyscy chorzy zostaliby w szpitalach, a teraz pozamykali 90% zdrowych ludzi i wszystko pospadało, podatki i tak dalej. Dlaczego nie szli po nicę do kłębka? No problemem jest AIDS i HIV. W latach 1980 w San Francisco, jest tam cała dzielnica, taka Castro, no to jest to dzielnica homoseksualistów, tam po prostu są bary homoseksualne, tam najróżniejsze, jak tam się pojedzie, no to jest Sodoma i Gomora, można powiedzieć. Ludzie chodzą w dziwacznych ubiorach albo bez ubiorów. No i w tym czasie właśnie dużo lewica to mówiła, że każdy może zachorować czy umrzeć na AIDS czy na HIV, no ale to statystycznie jednak jest inaczej. Statystycznie są preferencje powiedzmy płciowe związane z tymi chorobami. Heteroseksualni mają oczywiście szanse zarażenia się, no ale statystycznie jak się popatrzy, co się dzieje, no to mają dużo, heteroseksualni mają mniejsze. No i w tym czasie kongres wprowadził zakaz nawet pytania się o stan zdrowia, no to wszystko było zbudowane na to, żeby ci ludzie mogli
wejść normalnie do społeczeństwa. No i na dzień dzisiejszy 30 milionów ludzi nie ma pracy, dlatego że nikt się nie może spytać, kto na co choruje, czy na koronawirusa, czy ma, czy nie ma. To jest wszystko trzymane w super tajemnicy. Nawet stan wojenny, stan wyjątkowy został wprowadzony. No i nie wiadomo, jaki był cel tego wszystkiego. No bo jeżeli nikt nikomu nie może niczego powiedzieć, no to po co było to wprowadzać? Także to jest 80%, w niektórych stanach to 80% ludzi w domach starców po prostu poumierało. A zdrowi ludzie, no oczywiście, że są jakieś tam przypadki, no ale domy starców i w domach opieki to jest to, co tam powinna być izolacja, tam co, gdzie powinni pilnować, żeby nikt chory nie wchodził, no to tam powykańczało, a normalnych ludzi jednak nie. Szwecja zmienia się na cały czas, no ale ogólnie chyba oni mają te skandynawskie kraje, to były, kiedy były, przepraszam, ten protestantyzm, no to był dosyć karalny, obcinali ręce za złodziejstwo i tak dalej, także że przez długie lata tam w XVIII-XIX wieku to nie zamykali tych domów, wierzyli. No na dzień dzisiejszy też 60% Szwedów mówi, że wierzy ludziom sobie nieznanym, w Ameryce niby 30% tylko mówi, że wierzy większości ludziom. No ale rozwiązali to w miarę dobrze, zachowywali się w miarę dobrze, ekonomię połączyli ze zdrowiem, no i mądrzy ludzie doszli do wniosku, że leczenie całej tej pandemii jako społeczeństwa, jako narodu, jako ekonomii, jako wszystkiego, no to te dramatyczne leczenie zamykaniem będzie dużo gorsze niż inne podejście do tego. Ten koszt dla społeczeństwa jest po prostu nieprawdopodobny i w Ameryce konstytucja jest niby dobra, a okazuje się, że jest gorsza niż szwedzka. W Polsce również bandziory najróżniejsze dopadły jak dzicy do sera. Polska też się wyludnia, Ameryka też się wyludnia, Szwecja się wyludnia, ale Szwecja jednak zrobiła dobry ruch z tym podejściem do tej paniki 19. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.